Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas i wraz z Lawlietem witamy Was w grze Legend of Mine, w której to wytłumaczymy Wam dokładnie ochronę. A dokładnie na czym polegają te ochrony, na czym polega to, jak to odblokować w trochę łatwiejszy sposób niż inaczej bym tak ujął, niż inny sposób niż trzeba. I w jaki sposób można szybko wykonywać mapki. Już może to na drugi odcinek. Nie, już wszystko w jednym zawrzyjmy, nie rozdrobniajmy się. Chociaż może nie mieszajmy. Tutaj wyjaśnimy ochronę, a w innym odcinku wyjaśnię, jak łatwo zdobyć, jak szybko właśnie pokonywać bossy. Zacznijmy od tego, czym jest ta ochrona. Ta ochrona jest, jak wiecie, od wersji 2.0 czystej, czy którejś tam wprowadzono sylfy, które zadają jakieś tam obrażenia. Dodatkowo w wersji 2.3, 2.4, no numeracji nie wiem, bo nie wiem jak to u nas było numerowane, nie pamiętam. Dodano też bossy poza miastem, które mają elementy. Dodatkowo też można spotkać się w Skytralu, czyli w niebieskich wrotach, czy jakoś tak to się nazywało, i w innych właśnie bossy, które mają daną odporność, tak? Są dane klasy elektrycznej, wodnej, wiatrowej, mrocznej i tak dalej. Te tutaj tarcze, ich 5 można mieć. Ja jeszcze nie mam tej odblokowanej, chociaż level mam i mógłbym odblokować, ale mi się ich nie chce jakoś. Jestem zbyt leniwy, no, żeby zwiady puścić. Dają nam właśnie odporności na jakąś tam, na przykład na prąd, tak? Ja mam prawie 400 tego. To daje mi tyle, że mam ataki są pomniejszone z elektryczności o 47%, tak? Czyli jak ktoś mnie bije, no to 47% mniejsze obrażenia dostaje, niż jakbym dostał normalnie, jakby to było 0. Znowu dostaję o 24% większe obrażenia od wiatru, jeśli ktoś używa Faunpauna lub Meduzy. Więc wtedy to dostaję. Mogę dostać też ostro, ale to też zależy od naszych odporności fizycznych i magicznych, tak? Bo na przykład prąd, woda to ataki magiczne, Apollo, czyli blask też, ciemność, wiatr i ogień to ataki fizyczne. Więc jeszcze na to się składa tego, odporności inne, ale mniej więcej na tym to polega, że potwory nas biją mniej. Środkowa ochrona daje nam tyle, że zmniejszamy odporność o plus 110, na przykład o 80, do plus 300, ale to znaczy, że zmniejszamy odporność na dany żywioł, którego my używamy. Czyli jak ja na przykład używam zazwyczaj prądowej Ewy, to daje mi to tyle, że pomniejszam przeciwnika odporność o 110, no o 270. Czyli jak on ma na przykład, nie wiem, 300, to ja mu pomniejszam 270, czyli odporność ma tylko 30. W skrócie to oznacza, że ta środkowa tarcza, że mocniej bijemy przeciwnika, o, niż byśmy jej nie mieli. To samo moglibyście wyczytać w tej pomocy, no ale tak właśnie chciałem wam wytłumaczyć na ludzki rozum, na chłopski rozum, nie na ludzki, Boże. Chłopski, czyli prosty. To wam daje odporności, że was mniej przeciwnicy, niektórzy bossowie żywiołów mniej biją. To pozwala wam mocniej bić przeciwnika. To tak w skrócie, bo nie wiem. To tłumaczenie jest dokładnie na wiki, bo wtedy, kiedy to wchodziło, to było tłumaczenie po prostu, że to zmniejsza odporności przeciwnika, coś tam, coś tam, coś tam. No po prostu to zmniejsza się odporności i pozwala nam mocniej bić, tak? Takie coś można zauważyć, gdy walczymy z odpowiednimi przeciwnikami. To też chyba mogę wam pokazać na atolu Sylfo. To będzie chyba najprostsze. Zobaczycie pełne cyferki. O, atol wodny, Elizek. Zaatakujmy jakąś Eliskę. To idealnie na moją prądową Ewę, gdyż powinny odporności, ją powinienem mocniej zacznie bić. Widzicie, o, mocniej ją bije, tak? Znaczy, jakby to wam też wytłumaczyć, tak. Jeszcze pójdziemy na tego, na faunę. Zobaczycie, że tam są. To było plus 2900 obrony, chyba. Tak samo mógłbym wam pokazać właśnie z tymi kamieniami i bez tych kamieni.
To też nie jest zły pomysł. Zobaczmy jeszcze raz, jaką siedliskę zaatakujmy. Jak będzie z tymi kamieniami środkowymi, jak i bez nich. Dodatkowo ja mam prądową, więc powinienem wodną eliskę bić mocniej. Z tego będzie, że jest 7340, czyli o tyle mocniej uderzyłem eliskę. Dzięki temu, że mam właśnie tą środkową, plus że używam prądu. Wyciągnijmy te kamienie. Też użyjemy przebicia pancerza, chyba mam załadowane. I zobaczymy, czy się będzie różnić znacząco. No, jest różnica chyba 200 paru punktów, jeśli dobrze zauważyłem. Oczywiście to też nie jest adekwatne, bo czy wejdzie krytyk, czy nie wejdzie, tak, to też ma różnicę. Więc w moim przypadku, gdzie mam to takie trochę. No nie mam wysokiej wartości. Nie, to chciałem. Dwie trójki. To jest inaczej. Teraz pójdziemy na fauny. Przeciwieństwo znowu tego, że one powinny mnie bić mocniej, ja ich mniej powinienem bić, tak? To jest bardzo ładnie, właśnie można na tym się przekonać, o co chodzi. Plus 7410. Nie powinienem niby tyle uderzyć. A też powinienem pozwolić siebie uderzyć, żeby wam pokazać, jak działają odporności, tak? Wiatru, wody i tak dalej. Jak chce człowiek walczyć, to co? Esencja się łapie. A jak człowiek nie chce walczyć, chce esencję pozbierać, musi walczyć i tak w kółko. Głupio zrobiłem, bo użyłem runki furii zamiast leczenia, trzeba sobie podładować. Widzicie, jest 2400 na minusie. I tu widać to idealnie. Tylko jeszcze raz wam to zademonstruję. Że o te 2000 mniej go walnęłem, uderzyłem, tak? Bo na przykład z zaliską wcześniej to wszedł krytyk i bez krytyka. Wyszło po 7000, tak? Użyjemy tylko tego. Będziemy tylko bić strzały wzmocnienia. Widzicie, minus 2000. O tyle mniej uderzyłem fauna. To właśnie o te 2000 mniej. Widzicie, minus 4500. To tyle mniej biją moi rycerze. A teraz założę właśnie. Nie, tu. I ma minus 200. On ma chyba. Na prąd ma. No tak, teraz nie zliczę, ale chyba ma plus 100. Tak, ma plus 100, więc ja generalnie biję. Przebijam jego odporności, czyli on ma minus 100, ja mam 270 przebicia, czyli mam 170 takiego przebicia i jego neutralizuję przebicia. Zaraz to zobaczycie, że będą teraz na plusie, czyli o tyle więcej będę zadawał obrażeń. Widzicie? Znowu o 3000 więcej obrażeń zadaję. Wcześniej zadawałem o 2,5 mniej, a teraz o 2900-3000 więcej obrażeń zadaję. Na tym właśnie polega ta środkowa tarcza i na tym polegają te boczne. Czyli to jest ewidentnie, jak widzicie, odporność na żywioły, że więcej bijemy, mniej bijemy. Bardzo przydatne na PvP, tak? Teraz większość osób lata z Hadesami i faunami, tego faunami, Hadesami Apollo, bo można było je zdobyć łatwo. To są ciężkie były do zdobycia. Więc generalnie ja właśnie ochronę robię na prąd, no bo to zazwyczaj Herkules najbardziej bijący z Cerberem. No i blask, ciemność, unikalne te odporności. Teraz powiedziałem wam, jak można łatwo zdobyć odporności. Potrzebujemy 300 punktów odporności łącznie, czyli jak sumujemy te na czerwono i te zielone, to musi nam wyjść 300 na plusie. Jak przywołamy jakiegokolwiek sylfa podstawowego, czyli od wiatrowego, od wodnego po elektrycznego, to tam wychodzi na minus 50 łącznie.
Ale jeśli odwołamy, nie będziemy mieli sylfa, no to wychodzi nam na zero. Jeśli mamy sylfa, to znaczy, że wtedy potrzebujemy o jakiś tam kamień mniej, tak? Te kamienie dają na przykład plus 30. To są trójki. Czwórki mam. Mam. Te dają 42, czyli o 12 więcej. Czyli 50 punktów, które nam potrzeba zdobyć przy przywoływanym sylfie, bo to jest dużo dla kogoś, kto ciężko zdobywa mapki, tak? Więc wystarczy odwołać sylfa. Czyli go odwołujemy, dajemy spoczynek i wszystkie odporności mamy jakie? Na zielono, czyli plus 300 jest tam łatwiej zdobyć, tak? Tak jak mówię, po zsumowaniu wszystkich na podstawowych sylfach, nie wiem jak jest to na Apollo i Hadesie, bo sam tego nie używam, a z tego co wyczytałem nie jestem pewien, no to wystarczy nam tego, minus 50, no to jak odwołamy sylfa, no to mamy 0. Czyli powiedzmy ta... Wychodziło nam 250 razem ze sylfem, odwołujemy sylfa i mamy 300 na tego na sylfie i możemy odblokować tarczę, tą środkową bez problemu. Raz odblokowana już tam się nie blokuje. Więc próbujcie, jeśli już tam macie ileś tam kamieni. Coś mi się zdaje, że trzeba mieć przy trzech tarczach, trzeba mieć chyba dwie czwórki albo trzy czwórki, reszta trójek. Już można odblokować bez sylfa, ale nie jestem pewien. Może być mniej, może być więcej, bo ja to patrzę dawno. Zresztą powinienem dawno wszystko nagrać odnośnie ochron, innych rzeczy, podzielić się z wami moją wiedzą, ale po prostu mi się nie chciało, nie miałem kiedy się za to też zabrać. Też do was szczerze też się zapraszam. Zapraszam, przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć jeszcze z tego o Legend Online, o Wartunę, no to zadawajcie pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Jako taką wiedzę posiadam. No i to tyle, jeśli chodzi chyba o cały system ochrony. Może czegoś nie powiedziałem, jeśli czegoś nie powiedziałem, chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć, to zadajcie pytanie, tak? Ja wam na nie odpiszę lub nagram filmik, jeśli będzie to konieczne, żeby lepiej to przekazać informacje. Ja wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że to wam się jakoś przydało. Wytłumaczyłem, na czym to polega. Czyli to powoduje, że mniejsze obrażenia dostajemy, to powoduje, że większe obrażenia zadajemy. Powiedziałem, jak to odblokować, czyli na odwołanym sylfie najlepiej. Nie, czy jak się nie ma przypadkiem blasku i ciemności, to że tutaj są plusowe chyba wszystkie 50, a tutaj minus 200. No jakoś to tak też się robi, że tego łatwo, ale chyba najłatwiej jest na odwołanym sylfie sprawdzać. No i mam nadzieję, że to się Wam przyda. Zaraz jeszcze nagram Wam, jak łatwo pokonywać bossy dla tych, co mają małą waleczność, ale wysokie levele i trochę im się to schodzi, nie wiem, bicie bossa im schodzi, nie wiem, z minutę, dwie, trzy, to wam powiem, jak to zrobić. Oczywiście to nie dla wszystkich, jeśli nie spełnią pewnego wymogu, który zobaczycie w kolejnym filmie. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę i miłego dnia lub wieczoru. Pa, pa!